kosmetyków firmy Uroda. Chciałem wciągnąć tę bestię do błahej rozmowy, szykując się przy tym do uderzenia w lewy zad. Ale była to mądra bestia i liznęła mnie po pysku. Kiedy przestałem odczuwać i piersi moje stały się za bardzo zwisłe, krzyknąłem mu w ucho: halo, koleś, ze dwora! Poskutkowało. Skoczył na skałkówkę, chwycił zęby i ubudował. Po wszystkich obrazach świętych strzelał. Rozgniewał mnie ten powstający nieporządek. Idę dzisiaj do kina, wykrztusiłem. Położył skałkówkę na ogniu i łasił się u stóp. Łzy pokazały się w jego oczach. I podał mi łapę. Otworzyłem drzwi. Wejdź, August! Wyszedł. Przylizany na mordzie, w moim szlafroku, w zębach trzymał moją złotą rybkę. Uff, ale gorąco. Kiedy spotkacie Aleksieja, syna Piotrowicza, powiedzcie mu, że ta pięciodolarówka jest fałszywa. Szaleństwa, ale w tym dobrze pojętym znaczeniu. Bo brakuje nam chyba w kraju też właśnie trochę tego szaleństwa, pewnej radości. Tu się widzi w tym malarstwie, ono ma jedną dobrą cechę. Widzi się pewną radość tworzenia. To, co się działo przedtem, zaraz po studiach, 10 lat, 15, to myślę, że Marian się ciągle błąka. Po wielu podróżach po świecie stwierdziłem, że każde miejsce w muzeum musi mieć swój obraz. Leonardo da Vinci w Luwrze. Bazylice Michał Anioł. A moje miejsce? Moje miejsce na dachu świata. Losy tego obrazka są bardzo osobliwe. Marian, gdy dowiedział się, że mąż wybiera się na szczyt najwyższy na świecie, Mount Everest, zamarzył, żeby jego obraz znalazł się na tym właśnie szczycie. Mąż, no niestety, nie wniósł tego obrazu na szczyt. Następna wyprawa, która miała się znaleźć na tym szczycie, gdyby zostawił, miała zabrać go z góry i wysłać na adres Mariana. No niestety tak się nie stało. Obraz wrócił do mnie.
tym plecaku pełnym lin, haków, mógł się zmieścić tylko mały obrazek. Poza tym, jeżeli się wybiera tak wysoko, powyżej 8000 metrów, to każdy dekagram waży bardzo wiele. To jest ciężar zupełnie niewyobrażalny, więc mógł tam wynieść tylko taki fragment wyobraźni, wizji Mariana. No ale nie doniósł go. Doniósł go do obozu trzeciego, który był na wysokości 7200 metrów i tam już pożegnał swoje marzenia o Ewereście. Wrócił do bazy i czekał już na koniec wyprawy. Jeszcze tylko 25 maja po szczęśliwej wiadomości, że szczyt został zdobyty przez Andrzeja Marciniaka i Eugeniusza Chrobaka, wyszedł razem z Zygą Heinrichem im naprzeciw. Ta droga była bardzo trudna, była zawieja, błądzili po loli, nie mogli dojść do żlebu, który wyprowadzał na grań Kumbudze. Podeszli wysoko i byli zaledwie 50 metrów od miejsca zupełnie bezpiecznego, gdzie już im nic nie groziło. I w tym momencie ruszyły śniegi ze żlebu. Zostali. Gieniek Chrobak, Zyga Heinrich, Mirek Gardzielewski, Mirek Donsal, Wacek Otręba i tylko Andrzej Marciniak wrócił. I wrócił też ten obrazek. Thank you.